Rozpocznijmy szalony eksperyment myślowy. Co by było, gdybyśmy mogli magicznie podróżować do wszystkich naszych przodków w porządku chronologicznym? Czy moglibyśmy z nimi porozmawiać i nawiązać jakąś więź? I jak daleko wstecz moglibyśmy się cofnąć, wciąż pozostając z nimi w kontakcie? Przekonajmy się. Ssaki naczelne były zabawnymi kuzynami reszty ssaków. Około 85 milionów lat temu, w okresie późnej kredy, poszły własną drogą i stały się pierwszymi w swoim rodzaju. Ewolucja człowieka jest bardzo skomplikowana i nie możemy wyznaczyć wyraźnej linii jej początku. My zaczniemy jednak od homininów. To grupa naczelnych, która obejmuje wszystkie gatunki prowadzące do Homo sapiens. Wyobraź sobie, że wskoczyłeś do swojego super fajnego wehikułu czasu i wylądowałeś w przeszłości, dawno temu, kiedy homininy się tu jeszcze kręciły. Co by się stało? Po pierwsze zauważysz te dziwaczne stworzenia wędrujące po okolicy z ich krótkimi owłosionymi ciałami, ciekawskimi twarzami i dużymi oczami. Mogą wyglądać nieco inaczej niż ty. Byli doskonałymi wspinaczami i mieli ogromną ciekawość odnośnie świata zewnętrznego. Jedli owoce, orzechy i wszystko, co znaleźli w naturze. I tak, co zaskakujące, ludzie z natury nie są mięsożercami. Pierwotnie wszyscy byliśmy weganami. Oczywiście nie mógłbyś zwyczajnie z nimi porozmawiać. Jednak naczelne są niezwykle inteligentne. Dobra gra w gesty może więc załatwić sprawę. Mimiką i przyjaznymi gestami wbij się w ich serca, a będą zachwyceni widokiem futurystycznego podróżnika takiego jak ty. Byli ciekawskimi istotami, więc prawdopodobnie bardzo by się tobą zainteresowali, gdybyś tylko miał przyjazne nastawienie i dał im trochę jedzenia. Następnie przejdźmy do Homo habilis i Homo erectus. Ich okres, epoka kamienia łupanego, rozpoczął się około 2,5 miliona lat temu. Jak można się domyślić, był to czas, kiedy zaczęliśmy używać kamiennych narzędzi. Epoka kamienia trwała około 3,4 milionów lat i zakończyła się między rokiem 4000 a 2000 przed naszą erą. Jej koniec nastąpił wraz z początkiem obróbki metalu. Homo habilis, czyli człowiek zręczny, był jak MacGyver epoki kamienia łupanego. Te sprytne stworzenia jako pierwsze używały kamiennych narzędzi. Homo erectus zaś to człowiek wyprostowany. Jak sama nazwa wskazuje, jako pierwsi chodzili na dwóch nogach tak jak my, jednak mogli wyglądać nieco inaczej niż współcześni ludzie. Jak więc wyglądało ich życie? Cóż, Homo erectus uwielbiał odkrywać i majsterkować. Tworzyli proste kamienne narzędzia, takie jak ostre kamienie do cięcia i skrobania. Byli w zasadzie wczesnymi wynalazcami. Homo erectus był żądny przygód. Opuścili Afrykę i podróżowali do odległych krain, odkrywając nowe terytoria. Jako pierwsi postawili stopę w miejscach takich jak Azja i Europa. Mieszkali w jaskiniach lub prostych schronieniach wykonanych z patyków i skór zwierząt. I nie zapominajmy o ich wyczuciu mody. Skóry zwierząt i liście tworzyły ich modne stroje. Ale nie myśl, że tak po prostu sobie siedzieli cały dzień. Byli myśliwymi i zbieraczami, poszukującymi pysznych owoców, orzechów, a nawet polującymi na zwierzęta. Jakbyś się z nimi porozumiewał? Cóż, używali prostych chrząknięć, gestów i mowy ciała, aby się komunikować. Tak więc gdybyś spotkał Homo habilis i Homo erectus, czekałaby cię szalona jazda. Mógłbyś pokazać im zaawansowaną technologię, aby im zaimponować i nauczyć ich nowych, fajnych sztuczek. Następni na naszej liście są Homo heidelbergensis i Neandertalczycy. Homo heidelbergensis był jak fajny starszy kuzyn Neandertalczyków i nasz. Żyli około 800 tysięcy do 200 tysięcy lat temu. Wyobraź ich sobie jako wytrzymałych i silnych, z dużymi mózgami w porównaniu do ich wcześniejszych krewnych. Byli ekspertami w produkcji narzędzi i uwielbiali odkrywać nowe miejsca. Neandertalczycy żyli w Europie i Azji od 400 tysięcy do 40 tysięcy lat temu. Byli super inteligentni i niesamowicie przystosowani do zimnej pogody. Z ich grubymi, silnymi ciałami i dużymi nosami radzili sobie z mroźnymi zimami jak mistrzowie.
Zarówno Homo heidelbergensis, jak i Neandertalczycy byli wykwalifikowanymi myśliwymi i zbieraczami. Ścigali mamuty i inną dużą zwierzynę za pomocą ostrych włóczni, które same wykonali. Ale wiedzieli też, jak się bawić. Neandertalczycy tworzyli sztukę i pokazywali swoje emocje i więzi między sobą. Z tymi ludźmi mógłbyś malować obrazy w ziemi, tańczyć i gestykulować. Oni by to wszystko zrozumieli. I w końcu poznajemy Homo sapiens. Wyobraź to sobie. Budzisz się w jaskini z rodziną, próbując ogrzać się przy migoczącym ogniu. Jaskinia jest całkiem przytulna, prawda? Ale nie, nie ma tu stałych domów. Jesteś częścią koczowniczego plemienia przemieszczającego się tam, gdzie jedzenie jest najlepsze. Ale hej, przynajmniej masz kilka fajnych narzędzi do przetrwania. Chwyć swoją niesamowitą, ręcznie robioną włócznię. Czas zapolować na mamuty. A jeśli mamuty nie chcą współpracować, wystarczy zbierać orzechy, jagody i ptasie jaja. Ludzie z epoki kamienia łupanego byli prawdziwymi smakoszami. Robili mąkę z owsa i przyprawiali wszystko dziką cebulą i gorczycą. Byli też artystami. Używając minerałów i kości, tworzyli oszałamiające obrazy, a nawet flety dla muzycznej rozrywki przy ognisku. Nadal potrafisz porozumiewać się tylko mową ciała i mimiką twarzy. Ale Homo sapiens byli mądrzejsi niż ich przodkowie. Można by nawet nauczyć ich podstawowych gestów i ich znaczenia, jak na przykład ręce w górę na słowo mamut i takie tam. Może spróbuj zatańczyć, to na pewno zwróciłoby ich uwagę. Ale nie byłby to jedyny sposób komunikacji. Ludzie z epoki kamienia łupanego uwielbiali rysować i robić flety, więc możesz dołączyć do tej kreatywnej zabawy. Pochwal się swoimi umiejętnościami artystycznymi, rysując, a może nawet grając kilka melodii. Nie martw się, będą pod wrażeniem twoich umiejętności. Ale narzędzia to zdecydowanie droga do ich serc. Gdybyś przyniósł im jakiś przydatny gadżet lub fajny wynalazek z naszych czasów, byliby pod wielkim wrażeniem. Po prostu stwórz jakieś proste narzędzie z przyszłości, które może ułatwić im życie, a od razu cię pokochają. Tak więc, chociaż nie możesz prowadzić głębokich debat filozoficznych z załogą z epoki kamienia łupanego, nadal spędzicie fajnie czas. Poza tym, mimo że życie w tamtych czasach było krótsze i wynosiło średnio około 30 lat, to wciąż wystarczająco dużo czasu, aby znaleźć partnera i mieć dzieci. Chociaż pula randkowa może być nieco ograniczona, więc zostawmy ten temat na inny raz. W nocy lepiej miej w ręku siekierę, ponieważ, cóż, czasami nasi przodkowie zjadali się nawzajem i lubili organizować bitwy na głowę. Rany. Dla zabawy zakończmy naszą podróż epoką brązu. Ta fajna era trwała od około 3400 do 1200 lat przed naszą erą i zgadnij co? Wszystko kręciło się wokół tego mocnego metalu zwanego brązem. To czas, w którym ludzie stali się kreatywni i zaczęli używać brązu do tworzenia wszelkiego rodzaju fajnych rzeczy. Brąz jest połączeniem miedzi i cyny, dzięki czemu jest twardszy i bardziej trwały niż cokolwiek innego w tamtych czasach. Niesamowite cywilizacje zaczęły pojawiać się wszędzie. Wytwarzały one swój własny brąz poprzez wytapianie miedzi i mieszanie jej z cyną lub handlowały nim z innymi ludami. Z tego powodu, gdy wkroczysz w tę starożytną erę, będziesz zdumiony widokiem tętniących życiem miast z majestatycznymi bramami z brązu, niesamowitymi rynkami i wielkimi świątyniami poświęconymi potężnym bogom. W epoce brązu w końcu rozwinęliśmy języki i pismo. Mezopotamia i Egipt przodowały w tej dziedzinie dzięki swoim wymyślnym pismom klinowym i hieroglifom. Najwcześniejszym systemom pisania w historii. Byli oni w zasadzie królami kaligrafii. Pamiętaj, że język może być nieco inny. Usłyszysz nieznane słowa, ale z tymi ludźmi można komunikować się za pomocą rysunków, sztuki i wielu innych rzeczy. Tak właśnie wyglądałoby spotkanie z naszymi przodkami. Cóż za szalona podróż w czasie. Pamiętaj więc, aby pielęgnować naszą przeszłość i jednocześnie doceniać cuda naszego współczesnego świata. Do zobaczenia.